Tylko nie mówcie, że śpicie. Jest godzina 4:55. Tak jak widać na moim telefonie, jest godzina 4:55. A my jesteśmy. Spróbuję pokazać. Może będzie widać kawałek, że to Azoty Arena. Tutaj mamy kosz widocznie. Coś tam wczoraj wilki rzucały. My już powoli kierujemy się w stronę wyjścia. Za 5 minut ruszamy do Baku. Najpierw kierunek Berlin. Jedziemy na lotnisko. A z lotniska prosto już do Baku. Cześć Misia! Witam wszystkich o tej pięknej, wczesnej porze! Ciao, ciao! Dzień dobry! Możemy jechać. O, Przemek już jest gotowy do jazdy. Przemku, może pogadamy. Z miłą chęcią, ale za 7 godzin. Może jakiś ten, YouTube'a byśmy sobie włączyli. Godzina 7:40, dotarliśmy do Berlina. Właśnie wsiedliśmy wszyscy z busa, jesteśmy na lotnisku. Teraz czeka nas odprawianie się i tak dalej. Ruszamy do Baku. No. Thank you. Zajmij się robotą, a nie. No. Za moment startujemy. Wyglądał absolutnie znakomicie. Cię minął miał biegą. Miał. Teraz już tak. O, on mi nawet do plecaka będzie zaglądał. Paszport. Dotarliśmy do Baku. Jest godzina 18:08 czasu tutejszego, czyli mniej więcej 15:08 czasu naszego. Doleciliśmy cali i szczęśliwi i teraz czekamy na nasze bagaże i liczymy, że one również dotrą. Że co, Radzik będzie? Morsem. Morsem? Radzik, będziesz morsem? Jak ty się a do tego już nie jest morsem? Będę. A nie, morsem. A to są właśnie takie przyjemniaczki. Wypatrz. Tutaj Paszka. Co? Izabela? Jaką masz koszulkę, pokaż. Z jakim przesłaniem na dzisiejszy, na tegoroczny sezon? Chodzi, dumna jest z Puchar Polski. I chcę cię bardzo i nie mogę mieć. Mieć chcę ciebie. I mieć chcę ciebie i nie mogę mieć. Da, powiedz coś, Kaman. Buonasera tutti. Po polsku. Dobry wieczór wszystkim. Piękny miasto. Uff. Pierwszy raz tutaj. To tak. Piękne miasto, ja to tak, tutaj. To tak. A aeroport jest dobrze bardzo. Ale się zaprowadzimy na... Ale widział w National Geographic i on uważa, że na przykład to jest piękne tak. Miasto, no i też nie możesz... Ja widziałem na jedynce dokument, byłyście na igrzyskach w Baku. Tak, ja czytam... Za murem było strasznie. No. Na Wikipedia czytam, tam napisano, to jest piękny... Piękny Nie, miasto. Gorod. Bielgorod chyba. Właśnie opuściliśmy lotnisko. Jest około 10 stopni i nie ma śniegu. To jest pierwsze, co się rzuciło nam w oczy. Większość tutaj już była z zawodniczek. Mówią, że po kilka razy, więc dla nich to jest żadna nowość. Reżyser jest po raz pierwszy, więc się rozgląda. O, siemanderko. O, zobacz, jaki Wielka Brytania. Nie,
jedna dla mnie i jedna dla ciebie. Za oknami wioska olimpijska, w której choćby między innymi Izabełcik uczestniczyła w rozgrywkach reprezentacji Polski. Dotarliśmy pod hotel. Póki jeszcze nie zdążyłem nabrudzić w pokoju, to pokażę Państwu, jak one wyglądają. Mniej więcej wygląda to w ten sposób. Widok z okna jest taki. Prosto na ulicę. A co tam, mamy XXI wiek, to nawet gdzie pękła bariera jakiejkolwiek intymności, to pokażemy nawet łazienkę. Łazienka wygląda tak. I to chyba tyle. Myślę o wakacjach. Po podróży trener zarządził rozciąganie i rolerkę. Aby dziewczyny były w miarę jutro sprawne. On mi będzie jak tylko GoPro nagrywał. Co zrobić? I nie chcę ciebie i nie mogę mieć. 5:47 czasu polskiego. Tutaj mamy 8:47. Właśnie skończyliśmy śniadanie i wyruszamy na trening siłowy. Podobno to byłaś. Byłam. Jak? Dzień dobry panu. Tak wygląda trener naszego wtorkowego przeciwnika. Jakby ktoś się zastanawiał, jakie spotkanie będzie w najbliższy wtorek, plakat w hali. Poniedziałek, godzina 9:04 czasu azerskiego. Dotarliśmy do hali treningowej. Tutaj zaplanowane są zajęcia poranne. Ma być dość krótki trening. Trener Głuszek powiedział, że nie chce, aby dziewczyny się przed wtorkowym meczem przeciążyły zbytnio w siłowni. Mamy jeszcze dzisiaj drugie zajęcie zaplanowane. Trening popołudniowy z piłkami w hali meczowej. A teraz krótki rzut oka, jak wygląda hala treningowa. I siłownia. Ale te panią to pewnie znacie. Co ciekawe, są tutaj rozgrywane mecze Ligi Azerskiej. To nie jest nasza hala meczowa, czyli nie zagramy tutaj wtorkowego spotkania Ligi Mistrzyń, ale mecze ligowe na co dzień są tutaj rozgrywane. No make-up. No make-up. Siłownia w Azerbejdżanie, ale rytmy prosto z Polski. Skończył się trening poranny. Właśnie spoglądam na plan, jak wygląda dalej. O godzinie 12:00 dziewczyny mają meeting, czyli odprawę taktyczną. Potem jest zaplanowany obiad, odpoczynek po obiedzie. O 17:45 tutaj tego czasu azerskiego wyjeżdżamy na trening numer 2. Który rozpocznie się o 18:30. Ogólnie rzecz ujmując, miejsca jest dużo. Ciekawe, czy ty z kodą byś się zmieścił. No, taki cwaniak. A ty na Azotarenie na trzech miejscach parkujesz. Pójdzie. To jest kierownik. Prawo jazdy level baku. Krótko. Milimetr, szok. Milimetr. Szok. Od tego auta dzieli nas mniej więcej 5 centymetrów. Zderzak mu wyrwał. Patrz. Zderzak. Przesunęli. Jeszcze tu z przodu, bo lusterko chyba.
Tutaj auto przeszkadzało, więc panowie kawałeczek je przenieśli. Witamy w Baku. O, już. Z chęcią pokazałbym państwu naszą drogę do hali meczowej na trening popołudniowy, ale reżyser musiał dojechać taksówką. Ale jakoś się udało, jesteśmy już w hali meczowej. Tutaj jutro zagramy spotkanie z Telekomem Baku o godzinie, przypominam, 17 czasu azerskiego, czyli dokładnie o 14 czasu polskiego. Cała hala prezentuje się tak, jest bardzo nowoczesna. A tam dyrektor zarządzający śmieje się z reżysera, że dopiero co dojechał do hali. Flagi Azerbejdżanu i Polski są już gotowe na jutrzejszy mecz Ligi Mistrzów. Palec w górę? Bieg!